Tym spotkaniem, tą rozmową z prezesem Rekordu, panem Januszem Szymurą, podsumowujemy 2020 rok w klubie z Cygańskiego Lasu. Rok w każdym celu niezwykły, nadzwyczajny, ale z jednego względu pandemicznego nie chcielibyśmy, aby taki powtórzył się jeszcze kiedykolwiek. Dlatego w tej dwuczęściowej rozmowie z prezesem Rekordu, sternikiem biało-zielonych, skupimy się głównie na pozytywach. Do takich ponad wszelką wątpliwość należy zaliczyć, panie prezesie, inwestycje w nową, zadaszoną trybunę obiektu przy Startowej 13. Żałować należy jedynie, że z powodów, o których wspomniałem na wstępie, dotychczas nie zapełniła się publicznością. Faktycznie brakuje tej publiczności na meczach Rekordu. Muszę jednak powiedzieć, że na samym początku można było rozgrywać spotkania piłkarskie z ograniczoną publiką. Ta inwestycja sfinansowana ze środków własnych, które otrzymujemy z firmy Rekord Systemy Informatyczne, no to była taką inwestycją długo oczekiwaną, która spowodowała, że ostatni w zasadzie, a może powiedzmy tak, przedostatni element starej infrastruktury został radykalnie zmieniony. Myślę, że jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o trybunę, w XXI wieku. Przypomnę, że rok wcześniej, a było to związane z mistrzostwami świata U20, które były rozgrywane między innymi w naszym mieście, w Bielsku-Białej, a nasze obiekty służyły jako baza treningowa, to wówczas zmodernizowaliśmy skutecznie główną płytę boiska. Także z pewnością obiekt piłkarski jest na miarę XXI wieku, kosztowny, bo inwestycja kosztowała 2,5 miliona złotych, ale myślę, że warto było. Na tym obiekcie rozgrywają swoje spotkania trzecioligowcy. W zasadzie wszystkie mecze rozegrały nasze panie, a także wyróżniające się drużyny młodzieżowe no mają możliwość, sposobność zagrania na płycie boiska właśnie przy tych nowych trybunach. Nie da się nie zauważyć, skoro siedzimy w nowym biurze zarządu BTS-u Rekord, że i wewnątrz obiektu doszło do szeregu zmian. Tak, no chcemy ten okres pandemii w jakiś sposób wykorzystać. Z jednej strony dać pracę ludziom, a z drugiej strony no ten ruch wewnątrz jest też mniejszy. Ze względów od nas niezależnych musieliśmy wstrzymać przyjmowania gości do naszego małego hotelu, jak również w ogóle do wnętrz obiektu z punktu widzenia nawet naszych możliwości restauracyjnych. Więc wykorzystaliśmy ten czas, czy wykorzystujemy na cele takie dostosowawcze, remontowe, których w planie mamy trochę, ale te najpotrzebniejsze, które zmieniają obraz naszego klubu, no zostały poczynione. Nasza hala jakkolwiek nie zmieniła się, nadal jest najmniejszą w futsal ekstraklasie, ale jest najjaśniejszą od kilku miesięcy. Tak, myślę, że najjaśniejszą z punktu widzenia wydarzeń sportowych. Bo to wszak jest mistrzowie Polski w niej grają. Tak, tak i nie przegrywają. Aczkolwiek zdarzyło nam się przegrać w Pucharze Polski mecz z Konstraktem Lubawa. Prezesie, miało być o pozytywach. Miało być o pozytywach, ale to w tym momencie chciałem podkreślić, że w lidze nie przegraliśmy z nikim, a przy tych nowych światłach, które zostały zamontowane, no to nie przegraliśmy z nikim i niech tak zostanie. No właśnie, skoro już poruszyliśmy wątek futsalowy, do Mistrzostwa Polski naszych futsalowców i udziału w rozgrywkach europejskich można się przyzwyczaić, czy za każdym razem jest to odkrywanie nowego lądu? No myślę, że zawsze utrzymanie określonego poziomu jest trudniejsze niż zdobywanie nowego trofeum. To widzimy bardzo mocno, bo to często, no, każdy, kto gra z nami, no to gra na zasadzie bimistrza. Trzeba powiedzieć, i to myślę, że kibice bacznie to obserwują, pojawiły się bardzo silne drużyny, które z nami rywalizują. Do odwiecznego rywala, a mam tu na myśli Klirek z Chorzów, dołączyła ekipa Konstraktu Lubawa. Również bardzo mocną ekipę ma Piast Gliwice. No myślę, że wśród tych czterech zespołów rozstrzygnie się walka o Mistrzostwo Polski. Myśmy zwykle już na kilka kolejek przed zakończeniem rozgrywek mogli świętować zdobycie mistrzostwa. No w tym roku
to zapowiada się zażarta walka o każdy punkt i myślę, że prawie do końca sezonu z 16 meczów, które rozegraliśmy, wygraliśmy aż 15, większość w przekonywującym stylu. Ponieśliśmy tylko jedną porażkę, a i tak przewagę nad drugim zespołem, ta przewaga wynosi raptem tylko 2 punkty, a na trzecim 5, no to bardzo niewiele, czyli widać, jak mocno konkurencja nam tutaj urosła. Czyli całkiem inaczej niż w tym poprzednim, niedokończonym, ale zakończonym oficjalnie sezonie. Tak, no inaczej, bo wówczas w zasadzie mieliśmy to mistrzostwo już, pomimo tego, że sezon się nie zakończył, na wyciągnięcie ręki. Zostały nam praktycznie do rozegrania mecze z teoretycznie słabszymi przeciwnikami i powiem tak, po przyznaniu nam tego tytułu mistrzowskiego w zasadzie z żadnych ust nie usłyszałem, że trafiło ten tytuł w sposób nieuzasadniony. W zasadzie nie było żadnej dyskusji na ten temat. Były dyskusje na temat ewentualnie spadków, ale tytuł mistrzowski nie podlegał dyskusji. Liga Mistrzów Rekordzistów, cel? No cel to na pewno zakwalifikowanie się do najlepszej ósemki w Europie. No to byłaby niesamowita sprawa. Mamy pierwszy mecz z najlepszą drużyną rumuńską. Już za, w zasadzie tak policzę, to niedługo, bo to jest w połowie stycznia. Więc to, że los tak zrządził, iż możemy rozegrać ten mecz tutaj, u nas w Bielsku, to dla nas jest duży handicap. I liczę, że awansujemy dalej, wówczas będziemy wśród 16 najlepszych drużyn. No i tam, może aż za szybko wybiegam do przodu w czasie, no i tam rozpocznie się ta batalia, żeby znaleźć się Final Eight. To będzie sposób wyłaniania najlepszej drużyny w Europie futsalowej na identycznej zasadzie, jak to miało miejsce w Lidze Mistrzów w piłce nożnej. Warto zwrócić również uwagę, prezesie, na to, że ciężar finansowania zespołu futsal Ekstraklasy Rekordu spoczywa już nie tylko na barkach Rekordu, w systemie informatycznym. Tak, no myślę, że to jest warte do podkreślenia. Tutaj mamy wsparcie naszej gminy Bielsko-Biała i to jest wsparcie takie, które jest odczuwalne. Bardzo się z tego cieszymy, jest to bardzo potrzebne, ale także spółki Aqua. Wspomnę, od wielu lat jesteśmy także wspierani przez firmę Aluprof. Także tutaj ten ciężar się rozkłada i na więcej podmiotów. No i to pozwala nam rywalizować z tak mocnymi konkurentami i również reprezentować nasze miasto, nasz region, Polskę na arenie międzynarodowej. Pozwoli pan, prezesie, przez chwilę porozmawiamy o płci pięknej, o rekordzistkach, albowiem furorę robią czyniące stałe postępy biało-zielone. Wpierw pozwoli pan, pomówimy o zespole futbolowym, pierwszoligowym. Wysoka lokata chyba nie jest dla prezesa zaskoczeniem. No raczej nie. Raczej już poprzedni sezon pokazywał, że będziemy raczej patrzeć na górę tabeli niż na dół. Ten sezon w wykonaniu naszych futbolistek był taki niejednoznaczny. Na początku grały bardzo dobrze, później był taki dołek, wpadły w dołek dziewczyny, no ale końcówkę już miała świetną. Także owocuje to na dzień dzisiejszy drugim miejscem w tabeli, premiujące, i to miejsce premiuje nas do awansu do Ekstraligi, czyli do najlepszej dwunastki w Polsce, jeśli chodzi o piłkę nożną kobiecą. Także byłoby, no to jest nasz cel na rundę rewanżową, żeby utrzymać tę pozycję i żeby dziewczyny grały tak jak na początku i pod koniec sezonu. Ewentualny start w rozgrywkach w następnym sezonie jako Beniaminek Ekstraligi to będzie spore wyzwanie, tak sportowe, jak i organizacyjne. No myślę, że będzie to spore wyzwanie, natomiast ta drużyna jest już ciekawa, może nie aż w każdym punkcie, bo to nie jest drużyna taka, ona jest budowana od wielu lat. Ja myślę, że naprawdę trzeba tu wspomnieć trenera Tomka Skowrońskiego, który kładł podwaliny pod obecną ekipę, miał takiego niefarta, że w rozgrywkach drugiej ligi, wtedy kiedy był trenerem, zawsze zajmował godne, ale drugie, nie premiujące awansem miejsce.
No a w tej chwili ekipa Marcina Trzebuniaka no spisuje się bardzo dobrze. Ja wspomnę, że w zasadzie myśmy takie pół awansu już zaliczyli, bo w tej chwili pierwsza liga, tak dla przypomnienia, to jest tylko jedna, czyli nie tak jak poprzednio podzielona na dwie grupy. Czyli przedtem były 24 zespoły na poziomie pierwszej ligi, a obecnie tylko 12. Więc to, że no i trzeba było się w tej pierwszej nowej lidze w jakiś sposób znaleźć. I widzę, że dziewczyny no, są w stanie to zrobić. Nie sądzę, żebyśmy mieli jakieś nieprawdopodobne wzmocnienia wówczas, gdybyśmy awansowali. Na pewno bez takowych się nie obejdzie, ale myślę, że ta drużyna jest tak dosyć zrównoważona, jeśli chodzi o linie obronne, pomocy i ataku. Także myślę, że są perspektywy przed dziewczynami. Za to futsalowa ekipa to przy zachowaniu wszelkich proporcji historia niczym z bajki o Kopciuszku. Kiedyś druga liga, poziom umówmy się, sobie niemal rekreacyjny, a dziś? No to ja bym musiał faktycznie sięgać daleko do przeszłości. Ja pamiętam pierwszy mecz w hali, jakie dziewczyny zagrały w turnieju. No to połowa dziewczyn to nie była w stanie zagrać następnego meczu, bo była kontuzjowana. Ambicje dziewczyn, trzeba sobie z tego zdawać sprawę, one są bardzo duże. One często się rozmijają jeszcze z realnymi możliwościami i tak to było widać na samym początku. Także serce chciało, a organizm nie był w stanie tego jeszcze unieść. Natomiast przypomnę, zaczynając grać w Ekstralidze futsalu kobiet, to w pierwszym sezonie my nie byliśmy w stanie wygrać żadnego meczu u siebie. Jakimś cudem w meczach barażowych udało nam się utrzymać status ekstraligowy, ale wyglądało to średnio. W tej chwili dziewczyny grają no, bardzo widowiskowo, strzelają niesamowitą liczbę bramek, ale jest to również związane z pewnymi wzmocnieniami. Dziewczyny, które do nas przyszły, one z góry przez układ taki, że my traktujemy tę drużynę jako jedną, futsalowo-piłkarską. Oczywiście nie jest to tak, że to 100% dziewczyn gra i tu, ale te kluczowe radzą sobie dobrze i na boisku piłkarskim, i w fali sportowej i pod tym kątem są dobierane. W związku z powyższym no to stanowi o sile naszej drużyny futsalowej. Także te dziewczyny, które do nas przychodziły do pierwszej ligi piłkarskiej, ale z myślą, że zagrają w Ekstralidze futsalu. A z drugiej strony też trzeba powiedzieć, jest jakiś określony proces szkoleniowy w klubie, który trwa, czyli dziewczyny, które są naszymi wychowankami, grają tu już przez lata, część z nich uczęszcza do szkoły. To trzeba też powiedzieć, może to naszych kibiców trochę zdziwi, ale myślę nie tych, które śledzą to, co dziewczyny robią. W pierwszej drużynie czasami bywa tak, że grają aż 3-15-latki. Tylko dlatego są w stanie grać dziewczyny z rocznika urodzenia 2005, że uczęszczają, czy są związane z naszą szkołą, są w stanie więcej trenować. No i wtedy już w tak bardzo młodym wieku na takim poziomie mogą grać. No, myślę, że w męskiej odmianie i futbolu, i futsalu to jest niemożliwe. A na drugą część rozmowy podsumowania 2022 roku z prezesem Januszem Szmurą zapraszamy już jutro.